Mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni. A za kamerą stoi Oliwka i Mariusz. Cześć! Zapraszam Was dzisiaj do zrobienia kotletów z dyni i kaszy gryczanej. Jeśli oglądacie nas pierwszy raz, zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapkę w górę pod filmem. Pod filmem znajdziecie również link do bloga, gdzie będą podane wszystkie składniki, które zostaną użyte do przygotowania tego przepisu. Jesteśmy na Instagramie, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Do naszego przepisu będzie nam potrzebna kasza gryczana. Wcześniej trzeba ją najpierw ugotować. Dynia do obtoczenia, bułka tarta lub w moim przypadku jest to mąka z ciecierzycy. Mąka, również dowolną możecie wybrać. Cebula, sól, pieprz, trochę tłuszczu na patelni dowolnego. I jeszcze jeden składnik, który mam w zamrażalce, a mianowicie natka pietruszki lub szczypiorek. To, co już dodacie, to już zależy, co znajdziecie w swojej kuchni. I tak jak mówiłam wcześniej, kaszę gryczaną należy wcześniej ugotować w lekko osolonej wodzie i najlepiej ją pogotować ze 2-3 minuty dłużej niż jest w przepisie, żeby była bardziej miękka niż al dente. Wtedy łatwiej będzie Wam się lepić kotlety. Dynię ścieramy na tarce o grubych oczkach, lekko solimy, zostawiamy właśnie na jakieś 15 minut, żeby puściła sok. Ja już to właśnie zrobiłam wcześniej i widać, że puściła sok, który za chwilę będziemy odsączać. Teraz pokroimy cebulę w kostkę. A na naszym kanale znajdziecie już kotlety właśnie z kaszy gryczanej i kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Inna wersja kotletów. Cebulę już mamy pokrojoną, dorzucamy do kaszy. A Wy, jeśli lubicie takie dania właśnie bezmięsne, to zapraszam do zrobienia ryżu z jabłkami i cynamonem. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Teraz się bierzemy do odciśnięcia dyni i do rzucenia do kaszy. Zanim to zrobię, to zakasam rękawy. A powiedzcie mi, czy Wy zakładacie fartuch, jak robicie jakieś potrawy w kuchni? Dosyć dobrze musicie odsączyć tą dynię. Możecie to zrobić w rękach, tak jak ja, lub położyć na gazę i wycisnąć. Widzicie, jak cieknie, ile wody jest w dyni? Dużo, dużo, dużo. Dynia już jest odciśnięta, więc bierzemy dalej się za robienie kotletów. Dodajemy teraz mąkę. Ja mam orkieszową, a jeśli chcecie, żeby to danie było jeszcze dodatkowo bezglutenowe, to użyjcie mąki bezglutenowej. Czyli może to być mąka jaglana, gryczana, czy nawet właśnie też tradycyjna mąka pszenna, ale bez dodatku glutenu. A ja Was jeszcze zapraszam do zrobienia pysznej cukinii faszerowanej kaszą jaglaną. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. I bierzemy się teraz za mieszanie. Jeszcze to nie wszystko. Najważniejsze właśnie przyprawy. Sól i pieprz. Jak się zrobi, to będzie. Ale ja nie mam głowa. Sól
i pieprz musicie dodać według własnych gustów smakowych. Z solą już tak w miarę ostrożnie, bo dynia była wcześniej lekko solona i kasza podczas gotowania też, więc tak nie za dużo. A dla tych, co nie stosują masła, to proponuję zrobić pyszną pastę z ciecierzycy. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Zapomniałam jeszcze o jednym składniku, który mówiłam wcześniej, że mam w zamrażalce, a mianowicie natka pietruszki. Ale zamiast natki możecie również dodać szczypiorek. Też będzie pyszna. Jeszcze troszkę. I chowamy znowu do zamrażalnika. Tak, chowamy. Kaszę już mamy wymieszaną ze wszystkimi składnikami, więc zaraz się zabierzemy za robienie kotletów. Czy lubicie kaszę jaglaną? Jeśli tak, to zróbcie pyszną sałatkę z kaszy jaglanej z suszonymi pomidorami. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Przygotujcie sobie miseczkę z wodą, bo będzie Wam się wtedy łatwiej kotlety lepiło. Nie będą się tak przyklejać do rąk. I możecie już włączyć, żeby się patelnia z tłuszczem zaczęła nagrzewać. Bierzemy się za lepienie kotletów. Gdyby Wam ta masa na kotlety wyszła trochę za luźna, to dosypcie jeszcze z łyżkę mąki. Maczamy najpierw w wodzie i teraz wielkość po prostu dopasujcie do siebie, do tego, jakiego kotleta wielkości zjecie. To ja mogę dla siebie kotleta zrobić? Możesz. To będzie na pół patelni. O to mi chodzi. Tylko dwa takie zjem. Najpierw sobie tutaj troszkę poobtaczam, a później będę turlać w ciecierzycy, w mące z ciecierzycy. Oczywiście możecie wybrać bułkę tartą. Nie mamy, bo ja nie używam bułki tartej. Nie używam nic, co jest z pszenicy. A dlaczego? Bo ogólnie pszenica nie jest zbytnio zdrowa. Aha. Ale przecież możemy z naszej bułki, które robimy, zetrzeć. Możemy, ale bułeczki orkiszowe są zjadane i nie przeznaczam je na bułkę tartą. Kotlecik jest gotowy. Jak się tylko tłuszcz rozgrzeje, to wkładamy na patelnię. Mama, tam z tyłu. Tłuszcz się rozgrzał, więc wkładamy kotlety. Smażymy na rumiany kolor z każdej strony. Kotlety się już zarumieniły, więc obracamy na drugą stronę. No to dopiero. Nie chcę się obrócić, kotlecik. Ramka, mama. Widzicie, jakie piękne rumiane? Kotleciki są już upieczone, więc wyjmujemy. Za ile będzie obiad? Za niedługo. I wkładamy następną partię kotletów. Szkoda, że nie czujecie tego pięknego zapachu tych kotlecików. Kilka cieknie. No. A jeszcze Wam powiem taką jedną właśnie ciekawostkę, że jak pierwszy raz zrobiłam te kotlety, to Mariusz myślał, że to są z mięsa mielonego. Dopiero po spróbowaniu stwierdził, że mają ciut inny smak, ale że są zdecydowanie bardzo dobre. Tak? No to ja tego nie pamiętam. Bo ciebie na świecie jeszcze nie było. Co?
kotlety są już gotowe. Wystarczy teraz tylko jakaś surówka, a surówkę zrobiły dziewczyny. I ten przepis pojawi się w niedzielę. Oglądajcie. Zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapki w górę, kliknijcie dzwoneczek, będziecie na bieżąco. I napiszcie w komentarzu, czy uwielbiacie takie dania wegetariańskie, czy też wegańskie. Bo akurat to jest również wegańskie. Jeśli dotrwaliście do końca, to... Jak tam było? Polecam Wam. Jeśli dotrwaliście do końca, to polecam Wam pyszne pieczarki w cieście i frytki z selera. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Pa! Kliknijcie subskrypcję.